Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować zabawę na małe rączki. Zobaczcie. To wygląda dość niepozornie, ale jest fantastyczną nauką małej motoryki i przy okazji kilku innych rzeczy. Sprawdźmy to. Uwaga. Dajemy dziecku zadanie. Zrób tak, żeby w trójkącie nie było żadnego guziczka. Tu jest trójkąt. Wyjmujemy guziczki. Uczymy się więc teraz i małej motoryki, czyli sprawności naszych paluszków, ale także poznajemy figury geometryczne. Za pomocą takiej zabawki można zrealizować wiele różnych zadań. To co, spróbujemy? Potrzebne nam będzie taka torebka foliowa, guziczki, koraliki albo jakieś inne drobiazgi, które gdzieś tam się nam może w szpargałach pamiętają zagubione. Można je teraz wykorzystać. Żel do włosów może być w kolorze. Fajnie, gdyby był w kolorze. Jest wtedy dodatkowa atrakcja. Łyżeczka, żeby ten żel przełożyć do torebki. Marker i taśma. Taśma jest dość istotna, ponieważ trzeba zakleić końcówkę torebki, żeby nam ten żel nie wypłynął jakimś dziwnym przypadkiem. No to co? Zaczynamy. Bierzemy torebkę i rysujemy na niej markerem zadanie. Mogą to być figury geometryczne, ale może to być też na przykład labirynt. Spróbujmy. Zaczynamy z tego miejsca. Dalej labirynt idzie tak, tak, tak. Idziemy do góry. Możemy go dowolnie zawijać, pamiętając jednak o możliwościach dzieci. Im młodsze dziecko, tym ta droga powinna być jednak prostsza, łatwiejsza i mniej zawiła. Dla starszych dzieciaków, no to już taka wersja dla zaawansowanych. I uwaga, tu jest nasza meta. Dobra, mamy zadanie, teraz nakładamy żel. Tutaj dziecko może pomóc, trzymając w torebkę, a mama już wtedy może się skupić tylko na nakładaniu. Współpraca. Oczywiście torebka może być większa, żelu może być więcej, to już od Was zależy. Oho, ho. Nażelowałam sobie ręce przy okazji. Ok. Teraz musimy do żelu dodać coś, co będzie nam po tym labiryncie wędrowało, czyli guziczki. Wsypujemy do środka. No i teraz najprzyjemniejsza część. Zanim zamkniemy torebkę, trzeba wypuścić zbędne powietrze. Ok. Zamykamy torebkę. I zaklejamy, żeby się nic nam nie wydostało ze środka. Ręce. Ok, udało się. Dobra. I uwaga. Czas na zabawę. No to co? Tu muszą się znaleźć nasze guziczki. Na sam początek czeka nas ciężka praca. Ups, ups, ups.
Przekładamy wszystkie guziczki na koniec. Ok, i spróbujemy ruszyć na przykład żółtym guzikiem do mety. Udało się. Słuchajcie, prosta rzecz, a godzinę zabawy. Do zobaczenia.